Witam ponownie, tym razem tutaj z boisk chłopięcych. Już pogoda się poprawiła, po południu możemy grać na tartanie. Świetne warunki na Orliku, niedawno oddanym tutaj w Koszalinie. I grają w tej chwili chłopcy MKS Kędzierzyn Koźle. Ciężko rozpoznać. W czarno-żółtych strojach i w całych czarnych stalówka. Stal, stalowa wola. To już, jak wcześniej mówiłem, siódmy festiwal mini koszykówki Koszalin 2009. Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa z koszykówką. Na tym to polega. Rywalizacja swoją drogą. Trener Stalówki to były zawodnik ekstraklasy. Mają z kogo chłopcy brać przykład. Na pewno wiele nauczy. Dopiero co zaczął szkolenie. A po drugiej stronie chłopcy w czerwonych strojach, czerwone diabły z Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki grają z Żyglinem. To jest województwo łódzkie. Najlepsi na pewno się kiedyś spotkają na jakichś kadrach wojewódzkich, czy nawet kadrze Polski. Gliwice każdego roku praktycznie przyjeżdżają do Koszalina. Jest raz z lepszym rocznikiem, raz z gorszym, ale to nie ma reguły. Ten lepszy może być później gorszy i na odwrót. Śląska koszykówka młodzieżowa jest wszędzie. Specjalnie dla was z festiwalu mini koszykówki Koszalin 2009 z Zibi.